Dzień dobry Państwu, z tej strony Dawid Łasiński, znany w sieci jako Pan Belfer, nauczyciel z internetu. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Cyfrowa Wywiadówka, czyli Pan Belfer i Paweł Małaszyński o edukacji w czasach internetu. Nasze podcasty powstają w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE, realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tematem dzisiejszego odcinka jest nowoczesna edukacja. A gościem jest Anna Rywczyńska, kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK. Dzień dobry. Dzień dobry, Dawidzie. To znowu ty, Pawle. Cześć, Aniu. Cześć, dzień dobry. Dobra, słuchajcie. Tak się podkradam. No właśnie, słuchaj, to już kolejny odcinek, ale wiesz co, tym razem jakby wiem, że się cieszysz na ten temat, bo będziemy trochę mówili sobie o tej nowoczesnej edukacji, czyli w zasadzie jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak jest teraz i trochę sobie powróżymy z fusów. Dobra. O tym dzisiaj sobie, słuchajcie, będziemy mówili, także serdecznie was, drodzy słuchacze, zachęcamy do tego, żebyście gdzieś tam aktywnie uruchomili swoje szare komórki i z nami też próbowali wyobrazić sobie, co to będzie za czas jakiś. Ale najpierw zanim to porozmawiam sobie tutaj z Anią, dlaczego tak ważna jest technologia w rozwoju edukacji? Bo wiesz, jako nauczyciel nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli pomyśleć, że szkoła może być totalnie obok technologii, tak naprawdę, wydaje mi się. Ale może ty jako ekspertka nam bardziej opowiesz właśnie, dlaczego to jest tak ważne w dzisiejszej szkole. Ta technologia ja myślę, że dzisiaj w czasie tego naszego spotkania to poopowiadamy sobie o technologii z takich dwóch perspektyw. Mhm. Bo jest jedna perspektywa wykorzystywania technologii w procesie edukacji. Czyli to, co pokazała pandemia, na przykład gigantyczne rozbieżności w umiejętnościach dzieci, jeśli chodzi o zwykły edytor tekstu, o zwykły arkusz kalkulacyjny, czyli tak naprawdę o te technologie, które my mamy, wydaje nam się, że dzieci to przecież cyfrowi tubylcy, one w ogóle wszystko śmigają lepiej od nas. Nie do końca. Czyli tak naprawdę na początku w ogóle wyrównywanie tych kompetencji, umiejętności posługiwania się technologią, żeby móc ją wykorzystywać w szkole. Druga sprawa, myślę, że też mieszcząca się trochę w tej perspektywie, czyli wyszukiwanie, czyli wykorzystywanie tego jako biblioteki, to wtłaczanie technologii cyfrowej w te światy, które znaliśmy. Kiedyś się mówiło, że człowiek wykształcony to taki, co wie, gdzie szukać informacji. No to jest taki klucz w ogóle chyba najbardziej aktualny właśnie dziś, kiedy tak dużo mówimy o dezinformacji, o fake newsach, jak uczyć się z internetu pod kątem zdobywania informacji. I teraz ta druga, kolejna perspektywa, czyli te narzędzia, te aplikacje, które już pomagają nam się uczyć konkretnych przedmiotów, które jak zastosujemy, to się okaże, że będą ciekawsze dla dzieci, bardziej wciągające, bardziej aktywizujące, czyli sprawią, że my będziemy bliżej świata dzieci i będziemy potrafili wykrzesać z nich kreatywność, chęć nauki. Ja wiecie co, tak przypomniała mi się taka sytuacja a propos tego, czy technologia jest w ogóle potrzebna w edukacji, to opowiem wam, bo nagrywając te materiały na kanał pana Belfra dotyczące chemii, to był 2017 rok, oczywiście nagrywałem też później, wydarzyły się takie sytuacje, bo to były transmisje na żywo, w 2017 roku to nie było jeszcze tak bardzo popularne, jak potem wszyscy nagle uczyli zdalnie, a ja uczyłem na żywo na Facebooku czy na YouTubie. I był problem taki, że jeszcze w mojej szkole w tamtym czasie nie było internetu OSE, więc był problem jaki z siecią, ja ustawiłem wydarzenie i tak dalej, więc nagle sieć padła w szkolnej sali, więc przełączyłem się na telefon komórkowy. Tylko problem z telefonem komórkowym też polegał na tym, że skończył mi się pakiet w trakcie transmisji, więc w trakcie tych 8 odcinków, które nagrywałem, tak naprawdę było nagranych 10 w tamtym czasie tych live'ów na żywo, które musiałem powtórzyć, dwa, bo ze względu na problemy z internetem. Ale żeby wrócić do historii, historia w lutym tego roku, czyli 2022 roku, przeszły przez zachodnią Polskę dosyć takie silne wiatry. Pamiętam wtedy, tak jeździłem jeszcze po Polsce z jakimiś różnymi projektami. I nocowaliśmy w hotelu, ja i mój operator, i z tego samego hotelu jakby było zaplanowane, że będę robił szkolenie dla nauczycieli chemii. I jakby spokojnie, lampa ze sobą, kamera, laptop i tak dalej. I w pewnym momencie w tym hotelu totalnie siadł prąd. I nie było nic. I teraz wyobraźcie sobie, że 5 lat później ja byłem w stanie poprowadzić webinar, mając laptopa, który ma swoją baterię, mając telefon z internetem bez limitów, mając telefon, w którym jest latarka, po prostu sobie obróciłem, więc oświetlałem się latarką i dokończyłem to szkolenie i nie stanęło mi nic na przeszkodzie. Więc minęło 5 lat i jakby byłem w stanie dokończyć to szkolenie. Tak sobie pomyślę, jak technologia rozwinęła się i ta cała możliwość do tego, żebyśmy nadawali, łączyli się, edukowali z wykorzystaniem, tak jak powiedziałaś, właśnie tych dobrodziejstw cyfrowych, tej biblioteki wiedzy, zmieniła się w zasadzie w mgnieniu oka przez tą sytuację, w której teraz jesteśmy. Pawle, a powiedz mi, no właśnie, a czy ty na co dzień korzystasz z nowoczesnych technologii?
No oczywiście, no nie mam wyboru tak naprawdę. No nawet zwyczajny telewizor smart, nawet odpalasz Netflixa, tak? No to jest chyba dosyć już naturalne, że tak powiem. Ale oczywiście uważam, że nie jestem absolutnie więźniem tego. Cały czas jednak będę się przed tym bronił, że pamiętam czasy telefonu na kabel, tak? Czy budek telefoniczny. Ty pamiętasz, ale twoje dzieci już nie pamiętają. Nie, absolutnie. Rzeczywiście nie. Lea sobie nie ma, moja 8-letnia córka nie potrafi sobie wyobrazić, że kiedyś nie było telewizorów. Albo że telewizor był czarno-biały. Że nie miał pilota. No nie, w ogóle to nie ogarnia tego. Absolutnie nie jest w stanie tego zrozumieć, że bajki tylko leciały od 19, tak, do 19.30. I raz... Nie takie, jakie ty chciałeś, tylko takie. Dokładnie, no. Taki jak był harmonogram i tylko raz w tygodniu, najczęściej w sobotę, mogłem zobaczyć przez 20 minut kawałek bajek Disneya. Wiesz, albo Siostrzeńcy Kaczora Donalda, tak wiesz, czy Gumisie, tak? No to czekało się na takie, bo wydarzenie to było. Zachodnie bajki, tak, to było już coś o wiele większego, więc rzeczywiście, ja ci powiem, że z jednej strony to mnie cieszy, o czym ty mówisz, o tym, jak technologia idzie do przodu, ale z drugiej strony cały czas mnie to, kurczę, przeraża. Czy przez to, wiesz, nie zapominamy o czymś, co jest być może gdzieś tam w pewien sposób ważniejsze, tak? Ja podchodzę do tego trochę duchowo i z takim mistycyzmem, można powiedzieć, bo dla mnie no, takie zagięcia czasoprzestrzeni popkulturowe są dla mnie bardzo, bardzo ważne, tak? I z jednej strony korzystam z tych wszystkich osiągnięć multimedialnych, absolutnie, że tak, ułatwiają mi one w pewien sposób życie, ale z drugiej strony mnie to przeraża, bo ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co będzie w 2050 roku na przykład, tak? Tempo jest tak szybkie. No dokładnie, tak jak mówiliśmy wcześniej w którymś odcinku, no dzisiaj kupiłem sobie nowy telefon, on już jest stary na drugi dzień. Tak. No bo to jest, tak jak mówimy, w mgnieniu oka to wszystko się zmienia. I do czego to nas doprowadzi? To może powiemy później. To wiesz, tak? Ja nie wiem, ale możemy sobie powrócić z fusów, ale najpierw zastanówmy się właśnie, bo dlaczego zadałem ci to pytanie, czy korzystasz z nowoczesnych technologii, bo rozmawialiśmy wiele razy w poprzednich odcinkach i dzisiaj chciałem nawiązać do tego, że ty znasz świat sprzed rewolucji technologicznej i teraz, a twoje dzieci tego świata nie znają i prawdopodobnie mają też oczekiwania w stosunku do szkoły, żeby nadążały za tą rewolucją technologiczną, której jesteśmy świadkami. Bo to jest ich naturalny ekosystem. Absolutnie. Myślę, że one żyją w pewnego rodzaju symbiozie jakby z tą nową technologią i też jest absolutnie to potrzebne w szkole. Oni zazwyczaj, jak prowadzę rozmowy z moim synem, to tak, uważa, że jak najbardziej technologia jest potrzebna w szkole, że im o wiele łatwiej, znaczy ułatwia im pracę i sposób nawet rozumowania, ale z drugiej strony, jak mówiliśmy tu o pandemii i o tym, co się działo w tym szkolnictwie online, które się wytworzyło, rzeczywiście powstały takie grupy, z tego, co mi mówił mój syn, że niektórym było o wiele prościej zdobywać wiedzę właśnie online, tak. A inni mieli z tym problem i na odwrót. Rozumiesz, że nagle się porobiły takie grupy i mój syn pewnym będzie powiedział tak, ja wolałbym się tak już uczyć do końca. Mi łatwiej przychodzi przyswajanie wiedzy online. Ja nie byłem w stanie tego zrozumieć, bo ja by jednak potrzebuję widzieć człowieka, mieć z nim kontakt, zadawać pytania, zawsze byłem obecny, nawet na nielubianych lekcjach chemii, czy fizyki, matematyki, bo prosto, ale wiesz dlaczego? Dlatego, że dążyłem do zrozumienia tematu, którego nie rozumiem. Ja nie rozumiem, ja żądałem, żeby mi to wytłumaczyli, bo ja nie chcę dostać kolejnej pały. Rozumiesz? I o to mi chodziło. I ja nie wyobrażam sobie takiego siedzenia przed ekranem, przede wszystkim dla takiej twojej czysto higieny osobistej. Ja nie umiem tak pracować. Tak jak mieliśmy też te czytania sztuk, na przykład priorytatywne z moim teatrem Kwadrat, absolutnie nie mogłem się do tego przyzwyczaić. Wolałbym siedzieć przy stole, mieć wszystkich na wyciągnięcie ręki i dyskutować, jeszcze rozmawiać. Także to nie jest moja bajka, ale rzeczywiście to mnie bardzo zaciekawiło, co powiedział Jeremiasz, że on woli się uczyć w ten sposób, niż normalnie chodzić do szkoły. A inni mieli z tym ogromny problem. Tak. Tak, to też rzeczywiście mi uczniowie też zwracali uwagę, że niektórzy chcieliby zostać na zdalnych, a niektórzy by chcieli zostać jednak w szkole, bo im brakowało tej szkoły. No. A Aniu, może gdzieś tam to z punktu widzenia całego OSE też widać taki, gdzieś doszły do was w raportach jakieś takie informacje, że być może uczniowie też są gotowi na to, żeby przyjmować edukację już na różne sposoby, bo to jest bardzo dobry kierunek, który też Paweł nadał tutaj dzięki historii z Jeremiaszem, który nam być może pokaże, jak może wyglądać szkoła przyszłości. Ale czy już dzisiaj gdzieś jakieś takie pierwiosnki nam się pojawiają gdzieś w
informacjach od młodzieży? To jest, wiecie co, bardzo trudne, żeby tak do końca powiedzieć. Okay. Po pierwsze dodam anegdotycznie, że moja córka też kiedyś chciała zrozumieć, że nie było kiedyś internetu. I mówi, dobra, okej, okay, internetu kiedyś nie było, ale jak Netflixa oglądaliście? I tego elementu już nie za bardzo mogłem się przebić, żeby je wytłumaczyć. Jest to rzeczywiście inne pokolenie. Mieliśmy problem, żeby przełączyć na program drugi, co dopiero znaleźć Netflixa. Nie wiem, czy wiecie, ale trzeba było wstać i przycisnąć taki guzik na telewizorze. Ja byłem pilotem. Tak. Najmłodszy chodzi. Pilotem moich teściów była ich córka, zawsze wołała. No właśnie. No więc to tak, pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, że na to, w jaki sposób dzieci podchodziły do edukacji zdalnej, tutaj też, Paweł, myślę, że taką dobrą po prostu cenzurkę dostałeś od swojego dziecka, dlatego, że te sobie chwaliły, te mówiły, że zyskiwały, że im dobrze szło, jak miały wsparcie ze strony rodziców, którzy sprawili, że miały ten bezpieczny ekosystem, czyli tak naprawdę miały sprzęt, działający. No tak. Miały wiedziały, rodzica, po co są te lekcje. Który pomógł, który w pewnym sensie chociażby wspierał na przykład przy tym zapanowaniu nad trybem dnia, nocy, tak, na no czasu to szkoły, tak, na czasu po szkole. Który pomagał, jak była awaria. To są wszystko te rzeczy, które się gdzieś tam składają na ten dobrostan dziecka. Tak. I też relacje, które na przykład miały w klasie, to w ocenie też mówiły, że tyle samo powiedziały, że im się poprawiło, co powiedziały, że właściwie im się nie zmieniły. Tak, oczywiście. I na przykład, czy też były gorsze. Więc tu znów ten świat dorosłych, nauczycieli, którzy potrafi zaangażować, którzy gdzieś tam czerpali z tego jak najwięcej. Więc to jest trudne do oceny. Na pewno niesamowite jest też, niesamowicie ważne jest też to, żeby ta technologia po prostu była wprowadzona bardzo świadomie i była tym elementem dodatkowym, tym wzbogacającym, bo tak jak obaj powiedzieliście, liczy się wszystko, liczy się technologia, ale też te relacje, bo my się uczymy od człowieka, uczymy się bardzo wiele w kontaktach międzyludzkich, więc ja myślę, że szkoła przyszłości to będzie taka hybryda, ta hybryda, która będzie czerpała z relacji między ludźmi, a z drugiej strony będzie starała się też brać jak najwięcej dobrego z technologii, ale mądrze wykorzystywanego, o tym na pewno dzisiaj sobie będziemy mówili i to, co nasz pan Belfer powiedział, no, żeby uczyć, trzeba mieć dobrą sieć, więc tutaj na pewno OSE też jest ogromną pomocą, dlatego że wielu nauczycieli, my od lat robimy różnego rodzaju narzędzia, różnego rodzaju programy, z których można korzystać. OSE IT Szkoła daje te wszystkie programy, narzędzia edukacyjne, ale nauczyciele byli zniechęceni w momencie, kiedy po prostu nie mogli się też do tego podłączyć, kiedy nie mogli w trybie szybkim puścić animacji, kiedy nie mogli uruchomić filmu, kiedy ta lekcja im siadała. Rezygnowali z prób. Taka dokładnie, była musi być infrastruktura, tak, a potem naprawdę fajny zasób, działa. Dobre to narzędzia. Też się zgadzam. A w jednym z kolei, bo nawiązując do tego, co powiedziałaś, w jednym z raportów, które jest do pobrania na stronach OSE, jest taki, zacytuję tutaj, jest takie zdanie na podsumowaniu tego raportu. Warto, aby nauczyciele, bazując na naturalnej ciekawości i technicznych umiejętnościach uczniów, wspierali i zachęcali ich do jak najszerszego wykorzystywania różnorodnych kanałów zdobywania wiedzy. Mhm. I tutaj właśnie jakby chciałbym do tego, Aniu, co powiedziałeś, że ten internet, który mamy dostępny w szkole, ten nauczyciel powinien jakby z niego korzystać non-stop, że podręcznik może być jak najbardziej, ale tych zasobów wiedzy dzisiaj dostępnych dla nauczyciela po to, żeby zaangażować ucznia w proces edukacyjny, jest tak dużo, że Paweł, uwierz mi, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo interaktywna dzisiaj może być nauka, jeśli wiemy, jak z tego skorzystać. Jak robić to jak wiemy, jak z tego skorzystać. Właśnie, i się tego absolutnie. Nie boimy. I dla mnie też kluczowe jest to, że żeby ta nasza szkoła jakby zmieniła się, musimy trochę zainwestować w odwagę nauczycieli, w to, żeby oni poczuli, że muszą rozwijać z taką pewną pewnością te swoje kompetencje cyfrowe i wtedy ta nasza ogólnie patrząc, systemowa szkoła zacznie korzystać z dobrodziejstw na przykład szybkiego internetu dostarczanego przez OSE, nie? I tutaj musimy mieć tą świadomość, że uczniowie są już gotowi. Ja mam wrażenie, że uczniowie już wiedzą jak. Uczniowie mają narzędzia do tego, mają telefony w kieszeni. Teraz oni oczekują nawet od nauczycieli tego, żeby oni dali im szansę na skorzystanie z tych narzędzi, które leżą, wiesz, u nas na stoliku. Teraz jak widzę na twój, patrzę sobie na twój telefon na przykład. To jest świetny temat. Pamiętajmy, że mimo tego, że dzieci często wiedzą, korzystają, uświadamiają czasem nawet nauczycieli, ale one samoistnie bardzo rzadko w domu, jak mają czas wolny, korzystają, bo takie narzędzia, jeżeli nie będą zainspirowane. Tak. Więc tutaj nauczyciel to jest tak naprawdę taki przewodnik po internecie, który pokazuje, zobaczcie, co tam jest, że jak wy jedziecie na przykład na wakacje, to możecie sobie odpalić mnóstwo filmików, możecie sobie wgrać mapę interaktywną, możecie sobie odczytać
wyczytywać od razu, nie wiem, skanować QR-kody, tak, i patrzeć, co oglądacie. Jeżeli pokażę, jakie są narzędzia do nauki matematyki, biologii, chemii, prawda, to wszystko, o czym my tutaj mówimy, bo ty dajesz mnóstwo zasobów u siebie. My na OSIT szkole mnóstwo u siebie, a to nauczyciel musi pokazać. Jest też ogromna rola rodzica, dlatego, że nie jest tak, że materiały edukacyjne kończą się w szkole i przekraczamy próg i już jest tak. czysta rozrywka, bo ten rodzic też powinien być tym przewodnikiem i czasem po prostu pokazać, jakie tam są fantastyczne zasoby, dlatego, że ogólnie człowiek jest leniwy, ja mówię to też o sobie. Absolutnie. I szybko daje się złapać w taką pułapkę łatwej, prostej rozrywki, przeklikiwania się przez kolejne filmiki, które do niczego nie prowadzą. A przecież sieć to nie o to chodzi. Chodzi też o to, żeby właśnie korzystać z tej wiedzy, z tej pasji, którą tam możemy rozwijać. No właśnie o tym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, właśnie o tej kreatywności właśnie nauczycieli, o tym, żeby zarażali uczniów właśnie takimi sprawami właśnie, jak wykorzystywanie, odpowiednie wykorzystywanie multimediów. Co mogą zrobić, tak? Jak mogą na tym skorzystać? Ja wam powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz, do której ja teraz ostatnio dorastam. Mam taki duży problem z tym, że moi uczniowie, nawet moje dzieci, nie mają wiedzy, jak się uczyć. Bo my ładujemy w nich różne przedmioty, ale oni na przykład nie mają pojęcia, jak planować proces nauki. Słuchajcie, nikt w szkole ich nie uczy tego. Jak sobie pomyślę na przykład, jak ja zarządzam swoim czasem, jak korzystam z kalendarza, zadań i tak dalej, które wszędzie w chmurze mi się synchronizują, podjąłem ostatnio wyzwanie, że będę uczniom też pokazywał, że jest coś takiego jak planowanie nauki za pomocą rozwiązań, które są tak naprawdę trochę z biznesu wzięte, ale to im się jakby fajnie będzie pokazywało jakby skuteczność ich działania, postępy w przygotowaniu się do sprawdzianu do kartkówki. I często mają to na telefonie, bo mogą sobie widgeta ustawić jakąkolwiek aplikację i wydaje mi się, że właśnie ta nowoczesna szkoła to nie tylko taka, która daje wiedzę, ale też daje sposoby uczenia się, pokazuje jak. I każdy powinien sobie wybrać taki wygodny sposób dla siebie, ale przy okazji jakby korzystając z dobroci z technologii cyfrowej, chmury, synchronizacji chmury, jak uwielbiam, dla mnie pojęcie chmura i to, że ja mam wszędzie informacje ze sobą, jakby które przenoszą mi się z komputera na tablet, z tableta na telefon. Ja przestałem korzystać, wiecie, z jakby takich papierowych kalendarzyków, które nauczyciele dostają zawsze, na początek roku szkolnego. Od wielu, wielu lat z nich nie korzystam, bo one niestety po roku stają się nieaktualne. A to, co ja sobie zapiszę w chmurze, na moim dokumencie, na moich plikach, czy gdzieś na telefonie, to jest zawsze ze mną wszędzie, no pod warunkiem, że tam jest internet. No i tutaj nam potrzebne jest szybkie, dobre łącze, żeby można było szybko z tego skorzystać, tego, co ja sobie zapiszę. Słuchajcie, a teraz zadam takie pytanie dotyczące dobrodziejstw internetu. Czy dostęp do wiedzy, który daje nam internet, przyspiesza albo usprawnia proces uczenia się waszym zdaniem dzisiaj? Bo wiecie, jak nie mieliśmy internetu, była ta biblioteka, o której już Paweł wcześniej mówiłeś, to była książka. Książka wymagała cierpliwości, o której też wiemy, że młodzi mają teraz sporo problemów w ogóle z cierpliwością. Ale tylko dlatego myślę, że dociera do nich bardzo mnóstwo informacji. Tak wiesz, jest. I zatrzymać się na czymś przez dłuższą chwilę jest bardzo, bardzo trudno. No tyle mają dookoła tych bodźców, tyle mają możliwości swojego rozwoju, że ciężko, czasami mi się wydaje, że ciężko im skupić się na jednej rzeczy. I na przykład jak rozmawiam z moim synem o przyszłości, on jeszcze do końca nie wie, a ma po prostu multum możliwości. Ja sobie jak cofnę się w czasie, to ja pamiętam, że ja takich możliwości nie miałem. Wąską ścieżkę mieliśmy. Ja miałem tak, ja miałem jakieś takie, wiesz, no małe ma jakieś drzewko takie rozgałęzione, delikatne. Miejsce, w którym żyjesz, nie? Tak, no wiesz. Nie dojechałeś wszędzie. Czy ja myślałem kiedykolwiek, że ja mogę pojechać i studiować w Londynie? Chyba zwariowałeś. Gdzie w Londynie? Jak? Gdzie? Przecież ja nie jestem tu. No. A teraz ty możesz studiować, możesz żyć, możesz się rozwijać gdziekolwiek chcesz, rozumiesz? Tak. Ja myślę, teraz się zastanawiam, to jest pozytywne, tak. Ale z drugiej strony jest tyle tych możliwości, masz tyle dróg do wyboru, że ciężko się skoncentrować na czymkolwiek. Tak samo jak z tym przesyłaniem informacji. No wiesz, ale zawsze możesz coś zmienić, wiesz, to też jest fantastyczne, że cały czas możesz się rozwijać w różnych kierunkach, tak? Tylko żeby znaleźć odpowiedni sposób na to, znaczy odpowiednią drogę, żeby to było zsynchronizowane z tobą, z twoim ja wewnętrznym, tak? Żebyś był też szczęśliwy z tego, co robisz, ale możliwości jest teraz ogrom i czasami się zastanawiam właśnie, czy to nie komplikuje w pewien sposób możliwości, że kiedy mieliśmy je ograniczone, było jakby łatwiej wybrać, a teraz wachlarz jest tak ogromny, że czasami taki młody człowiek być może się gubi. Nie wiem, nie generalizuję, ale tak sobie myślę. Ja tu chętnie ad vocem dołożę, bo rzeczywiście badacze tematu dzisiaj mówią, że trudniej się uczyć. Że w związku z tym, że jest tak dużo informacji, tak dużo treści, dokładnie, tak dużo źródeł, to wymaga naprawdę dobrego, podstawowego wykształcenia, żeby umieć szukać tej informacji tam, gdzie trzeba, żeby znaleźć tą, która jest prawdziwa, która jest dobra. Więc rzeczywiście
To teraz właśnie tym bardziej, że szukasz odpowiedniej informacji, tak. Też musisz to wygrzebać spoza być może fejkowych jakichś, czy któreś są kompletnie nieprzydatne. Tak. Rozumiesz, no to kiedyś miałeś encyklopedię PWN, jakieś parę innych książek. Tak, i parę jeszcze jakichś innych książek, skorzystałeś z jakichś paru źródeł i to wszystko, a teraz klikasz i jesteś, dlatego wiesz, obywatelem tym świata. Nauczyciel, prawda, który wskaże te źródła, mm-hmm. te strony. Ukierunkuje w pewien sposób. Jest tak bardzo potrzebne. Mm-hmm. I w serwisie OSA IT Szkoła właśnie możemy znaleźć kursy, które pozwalają rozwinąć pasję młodzieży, rozumiem, tak? I gdzieś nauczycielom, gdzieś tam zajarać ich jakimś nowym tematem? Jest taka możliwość? Jak najbardziej. Tam są kursy, które, dzięki którym można przejść przez bardzo dużo lekcji przedmiotowych, właśnie aktywizując dzieci, zachęcając do też nauki samemu, do samokontroli swojej wiedzy. Są różne quizy, są testy, są animacje też, które mogą pomóc tę wiedzę przyswajać. Czyli tak naprawdę tematyka jest bardzo szeroka, jest przeznaczona dla właściwie wszystkich kolejnych grup edukacyjnych. Wiadomo, że małe dzieci potrzebują zupełnie czego innego, potrzebują jakiegoś prowadzenia, potrzebują trochę bajkowego świata, który gdzieś pozwoli im wytłumaczyć, tak jak one potrafią zrozumieć te problemy związane z bezpieczeństwem w sieci, czy też te zakresy i właśnie te tematy, które można w sieci znaleźć. A potem starsze dzieci wkraczają już zupełnie w różne obszary, więc tak, myślę, że każdy jak najbardziej jest w stanie znaleźć coś, co pozwoli młodym ludziom, dzieciom rozwijać ich pasję, ale też uczyć się efektywnie, dlatego że ta technologia też ma nam pomóc właśnie przyswajać tą wiedzę jak najlepiej, zapamiętywać ją jak najlepiej i ma być dla dzieci po prostu atrakcyjna, tak żeby im było, żeby im się chciało po prostu uczyć, bo to jest najważniejsze, żeby nam się w życiu chciało uczyć, a wiemy, że dzisiaj człowiek się uczy już przez całe życie. O, i wyjęłaś mi to po prostu z głowy, bo właśnie chciałem zadać pytanie Pawłowi. Paweł, czy ty się jeszcze uczysz? Cały czas. Właśnie. Ja to mówię, wiesz, od kogo się uczę najwięcej? No, jak myślisz? Od dzieci. Od swoich dzieci. No właśnie, to jest... One uczą mnie poznawania tego nowego świata, do którego ja nie jestem gdzieś tam w pewien sposób przyzwyczajony, bo cały czas twierdzę, bez względu na to, że korzystam z tych udogodnień, że tak powiem, jestem analogowy i wolę być troszeczkę analogowy, chociaż lubię też się czasami tam pobuszować w tej sieci, tak? Ale rzeczywiście uczę się, rozmawiając z nimi, obserwując ich i rozmawiając z nimi na różne tematy, uczę się też ich podejścia dzisiejszego, to przede wszystkim do życia i do tego, jak ogarniać wszystkie te multimedia, tak? Ale też jestem tym takim, że tak powiem, amortyzatorem, tak? Czyli żebyś za bardzo tam, za głęboko mi nie wchodziły, tak? Okay. Żeby jednak czasami mówię, wiesz, spójrz, mamy słońce, spójrz, wieje wiatr, spójrz, słychać ptaki, spójrz, kaczka na wodzie, tak? To też jest życie. Żywa. Tak, żywa. To nie jest, wiesz, jak ten Blade Runner, tak? Tak, bo tutaj padło fajne pojęcie właśnie lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie. Ja myślę, że też jakby coś, co warto komunikować naszym uczniom, czy w ogóle młodym ludziom, jakby moi uczniowie są w szoku, kiedy ja mówię, jeżeli wam się wydaje, że jak skończycie szkołę, to już jest koniec nauki, to jesteście w błędzie, to dopiero początek. Ale wiesz, jakby w wieku nastoletnim oni są przekonani, że kiedy już zdadzą maturę, czy w ogóle skończą studia, to nigdy w życiu nie sięgną po żadną książkę. I też tak mówiłem. I to jest takie, musisz im powiedzieć, że nie, że są w błędzie, że to jest dopiero początek. Nie? Zawsze lubię mówić, tak, oczywiście, masz rację. Tak, na tym koniec. Naprawdę, tak, oczywiście. Potem człowiek zaczyna dla przyjemności się uczyć. Dokładnie. Bo one, wie czego, ale bo one same nie wiedzą, że tak czy siak za chwilę sięgną po coś. Ale też nie nazwą tego, że oni się uczą. Się rozwijają wtedy. Tak. Ja też, wiesz co, ja często zamieniam to słowo właśnie mówiąc w szkole, że teraz jest czas na rozwój, nie? Jakby i to oni jakby słowo nauczę cię albo nauczymy się już takie jest bolesne, ale jak rozwijamy dokładnie, się, to jest fajne, to bardziej powiedzieć. W pozytywnym, bo oni chcą się rozwijać, jak najbardziej, tak. Ale niekoniecznie chcą się uczyć. Dokładnie. No dobrze, słuchajcie, tak. Tego przyszliśmy do tego wiecznego uczenia się i rzeczywiście będzie nam to towarzyszyło, to spróbujmy w takim razie, słuchajcie, trochę, naprawdę to może być trudne, spójrzmy na szkołę za 30 lat. Wróżymy z fusów w sytuacji takiej optymalnej, która nam się wydaje, że byłaby optymalna. Za 30 lat, jak będzie wyglądał system edukacji w Polsce? No właśnie, nie? 30 lat, nie za 5, tylko za 30, nie? Jakby musimy mocno popłynąć, tak jak Pawle mówiłeś, że ostatnie 5 lat zmieniło mocno naszą rzeczywistość, a ja tutaj was, wiecie, wysiłek jest na 30 lat do przodu. Nie. To jest pokolenie. Kiedyś się mówiło, że się świat zmienia co pokolenie, a dzisiaj podobno się świat cały zmienia w 10 lat. I zobaczcie, że to się trochę spina, bo popatrzmy, jak tak naprawdę krótki żywot ma Facebook dzisiaj, Meta, prawda? Bo on powstał naprawdę niedawno. A zobaczmy, jaka to jest rewolucja. Dzisiaj ten świat bardzo przyspiesza. I to, co ja bym
by chciała, bo ja nie wiem, czy my takie wishful thinking bardziej, czy czarnowidztwo, jeśli chodzi o takie myślenie życzeniowe. Bądźmy pozytywni. To na pewno bym chciała, żebyśmy nie zatracili tej możliwości szukania wiedzy wszędzie na świecie, bo zobaczmy, że pandemia nam przybliżyła ekspertów naprawdę z najodleglejszych miejsc. Jeżeli ja mogłam zaproponować w szkole włączenie wykładu z Japonii, czy ze Stanów Zjednoczonych, nie było takich zwyczajów. Zaproszenie na żywo do jakieś wydarzenia, na żywo, czyli w tej online'owej transmisji znów, oczywiście dzięki technologii, prawda, możemy to zrobić. Możemy sięgać naprawdę tam, gdzie nie sięgaliśmy wcześniej. Czyli to jest ta jedna naprawdę piękna rzecz. Druga rzecz to taka, żeby internet wspierał nas właśnie w docieraniu do fantastycznych informacji, do fantastycznych materiałów, do tego, żebyśmy mogli czerpać chociażby z zasobów bibliotek znów z całego świata, które kiedyś były dla nas nie do dotarcia, prawda? Te wspaniałe biblioteki, choćby londyńskie, czy choćby nowojorskie. Dzisiaj też mogą być gdzieś tam w naszym zasięgu, czyli dostęp do wiedzy. Marzę o tym, żeby kiedyś mieć taką możliwość i znaleźć się w największej, prawdopodobnie chyba najlepszej bibliotece świata. Chciałbym pobuszować w Bibliotece Watykanu. Naprawdę, powiem ci, że bardzo, bardzo o tym marzę, że miałbym możliwość zobaczenia, wiesz. Pewnie już możesz, tylko zdalnie. No, może, pewno tak? Jest taka możliwość. Musiałbym spojrzeć, nie prób, nawet o tym nie pomyślałem. Cyfryzacja treści też jest. Tak, jak najbardziej. To jest też ogromny przecież obszar cyfryzacji treści. Tak, są całe projekty na to, żeby cyfryzować właśnie treści, które ale, są drukowane. Jedno to ten dostęp, ale drugie właśnie na pewno, żebyśmy też nie zatracili tej chęci tego bezpośredniego dotyku, dlatego że technologia może nam tylko pomagać, może nas inspirować do poznawania świata, ale żeby ten świat został gdzieś tam w tych naszych rękach, w tej naszej percepcji, że jest ważny bezpośredni ten świat w relacji, żebyśmy całkowicie do aplikacji nie przeszli z kontaktami międzyludzkimi, tylko gdzieś tam potrafili, żeby ta technologia naprawdę nam pomagała, bo czasami mamy takie poczucie, że ona się stara zawładnąć naszym życiem. My nawet nie byliśmy przygotowani na tą rewolucję. Dzieci nasze też nie są kompletnie przygotowane. Mhm. Więc żebyśmy naprawdę my ją mieli w garści i jak my będziemy tej efektywnej technologii uczyć się od dziecka, to będziemy to umieli, dlatego że jak dziecko od urodzenia będzie wiedziało, że technologia jest po coś, jeżeli będziemy dziecku mówić, że wysyłam maile, piszę do cioci, a nie będzie mówić, siedzę w internecie, to my będziemy cały czas pokazywali to, że ona ma nam pomagać w codziennych czynnościach, że ma nas wspierać, a nie, że właśnie naszym życiem trochę zawładnie, trochę się do niego przeniesiemy. No. Patrz, jaka piękna końcówka. No ale nie, Pawle, ty też musisz zaryzykować. Super, ale nie, proszę ci bardzo, ja mam nadzieję, że cały czas... Za 30 lat mam nadzieję, że... Szkoła, jak będzie wyglądała edukacja. Nie jestem sobie w stanie absolutnie tego wyobrazić, tylko mam nadzieję, że wnuczek albo moja wnuczka... Będzie pisał gęsim piórem. Też i będzie miał plastusia w piórniku. Jeszcze przyjdzie do ciebie, się przytuli. Nie, tak. Tylko wyślę i to do szkoły. O, tak, właśnie. Jestem młotka do dziadka. Najważniejsza jest relacja. Naprawdę, wiesz, no nie jestem sobie w stanie w ogóle wyobrazić świata w 2052. Kiedyś próbował sobie wyobrazić to Zemeckis, kiedy kręcił Powrót do przyszłości, jak będzie to wyglądał świat w 2018 roku. I niestety, Robercie, pomyliłeś się. Desek nie ma nadal. Nie ma latających desek, nie ma latających samochodów. Ale są jetpacki. Są jetpacki, więc wiesz, powolutku, ale jeszcze nie ma niestety tych samosuszących się ubrań, więc jak będzie wyglądał świat w 2050 roku, jak będzie wyglądała szkoła w 2050 roku? No nie wiem, ale myślę pozytywnie. Wiesz co, to ja trochę się podzielę się trochę i możemy sobie przedyskutować, jak wy to widzicie, bo ja widzę ogromną zmianę, jeśli chodzi o tworzenie i dostęp do kursów internetowych. Czyli jakby wiedza nawet podana przez nauczyciela czy eksperta w jakiejkolwiek dziedzinie dzisiaj jest naprawdę na sięgnięcie ręki, tak jak nigdy kiedyś nie było, bo można było przeczytać książkę, a co innego jest przeczytać książkę, a jeszcze usłyszeć tego eksperta, który tą książkę na przykład napisał, czy tą wiedzę zdobywał w praktyce. Tylko że problem, jaki widzę dzisiaj jako wyzwanie największe przed edukacją, to jest nauczenie ucznia, żeby on miał samodyscyplinę procesu uczenia się, żeby nie stał nad nim ocena, sprawdzian czy kartkówka, tylko żeby on miał ten cykl rozłożony na etapy. Wiecie co, jest jedna taka szkoła prywatna, co prawda, w której jej założyciel wpadł na genialny pomysł, rozłożył sobie to, jak mówiliśmy wcześniej o takich ORPG-ach i tam jest drzewko umiejętności. Tak. I wyobraź sobie, że ten założyciel tej szkoły rozłożył wszystkie umiejętności z każdego przedmiotu, tylko drzewko umiejętności. Naprawdę, to dzieje się już teraz w Polsce. I tam uczeń wchodzi sobie, on sobie wybiera, że dzisiaj opanowuje z matematyki to drzewo, tą gałąź. I on sobie mówi, dobra, to ja sobie odpalam sobie filmiki, czy cokolwiek szukam i aha, umiem liczyć, umiem dodawać, dobra. Podchodzi do nauczyciela, mówi, jestem gotów to zaliczyć. Okej, proszę bardzo, siadasz, rozmawiamy. I on odhacza mu na tym drzewku, zaliczyłeś to. I w ten sposób ten uczeń, dokładnie jak w RPG-u, rozwija swoją postać. No tak, dokładnie. I widzi postęp, mówi, to zaliczone, i widzi, że to drzewo umiejętności rośnie. Dokładnie. Nie jest rozbite
na sprawdzian, kartkówkę, bo nauczyciel, super. Tylko on w bardzo swobodnej, sam sobie wybiera, że to go dzisiaj interesuje, nie? Że no się tak. sobie wejdzie w matematykę. I jakby, gdybyśmy tak pracowali z naszymi młodymi już od 1-3 na przykład, żeby on poczuł, że w zasadzie faktycznie wiedza jest wszędzie, ale to my, jako ten, który tą wiedzę trochę poszukuje jej, decyduje, musi mieć tą inaczej, musi mieć to wewnętrzne przekonanie, że ta wiedza jest mu potrzebna, mhm. bo będzie na pewno sztuczna inteligencja, która będzie mogłaby za nas napisać, każdy wypracowany zresztą dzisiaj jest, że ja wpisuję sobie 3 słowa i sztuczna inteligencja jest w stanie mi napisać wypracowanie na kilka tysięcy znaków i dzieciaki z tego korzystają. Tylko chodzi o to, że dzisiaj to traktujemy jako sposób, wiecie, trochę wymigania się od obowiązków, a całą sztuką, jaka będzie polegała przed edukacją w przyszłości, żeby mieć świadomość, nauczyciele i edukacja będzie miała świadomość, że są rozwiązania technologiczne, które pozwalają to obejść, ale dzieciak musi być, czy młody człowiek musi być gotów na to, żeby podjąć to wyzwanie, żeby jednak dokładnie. Uruchomić kreatywność własną, a nie sztucznej tak. inteligencji, bo to nas będzie odróżniało od robotów i automatów, które za 30 lat będą w naszych ubraniach, które będą nam mówiły, że mamy za wysoki puls i za wysoki cukier i tak dalej, żeby on jednak w jakiś sposób miał wpływ na swoją codzienność. I szkoła będzie musiała położyć ogromną rolę na motywację do nauki. Bo która tak naprawdę dzisiaj mocno niszuje, bo przez to poczucie, że mamy dostęp do wiedzy wszędzie i zawsze, nie czujemy jej wartości, tego, jaka ona jest niesamowita, jak wiele pokoleń ludzi musiało docierać do tej wiedzy, którą my mamy dzisiaj zamknięte w jakimś podręczniku i nam się wydaje takie oczywiste. Ale dotykasz takiej, znaczy to w tej swojej wypowiedzi dotknąłeś wielu niesamowicie ważnych rzeczy, aż nie wiadomo do czego się odnieść, ale odniosę się do tego, że chyba jesteśmy w takim punkcie, kiedy musimy powiedzieć, że dzieci po prostu muszą się uczyć też odpowiedzialności za siebie. Że jeżeli my zawsze będziemy wszystko robić za dzieci, jeżeli będziemy im parcie wiązać buty, jeżeli będziemy sprawdzać codziennie, co mają zadane i na kiedy, jeżeli rodzice będą na grupach messengerowych czy innych wymieniać informacjami o planach lekcji, o pracach, co było zadane, to my nigdy tak naprawdę nie wychowamy takiego człowieka. No tak, jest, no, ale no jak inaczej? No, na razie nie widzę rozwiązania. No jednak trzeba mieć tą kontrolę gdzieś tam nad nimi. Ja nie ale mówię, że stoimy nad nimi i tłuczemy im w głowę, tylko jednak, wiesz, no muszą mieć tą... Jedna to kontrola, ale czy my nie potrzebujemy czasem konsekwencji? Bo zobaczmy, że dzisiaj rodzic... Mówię o takich konsekwencjach... takich bezpiecznych konsekwencjach, prawda? Bo wiadomo, że dzieci chcemy ustrzec przed wszystkimi problemami takimi poważnymi tego świata i zrobimy wszystko, ale takich drobiazgach, czyli na przykład zapomniałeś przynieść dyni do szkoły, no to no to trudno, no. Będzie nie, jedynka. No, oczywiście, to nie znaczy, no, że rodzic spędzi całą noc w poszukiwaniu straganu, żeby gdzieś znaleźć, prawda? My bardzo chcemy też dzieciom pomagać w wielu rzeczach. Oczywiście też myślę o tej naszej bańce, prawda? Bo kraj jest bardzo przecież zróżnicowany, różnie to bywa, ale generalnie chcemy ich wspierać, a też młody człowiek na pewno potrzebuje troszeczkę czuć, że on musi za siebie odpowiadać, że jak się nie nauczy, to po prostu nie będzie umiał, że owszem, da się te informacje znaleźć, ale jak się nie wie, gdzie szukać, no to niestety wpadnie. Nie mówiąc nic o programach antyplagiatowych, które dlaczego powstały? No bo właśnie wszyscy chcą sztuczną inteligencją się ratować i w ten sposób robić pracę, zdawać licencjaty, pisać magisterki i tak dalej, no a nie tędy droga, ale też myślę, że właśnie ta edukacja zdalna i te kursy, o których dzisiaj mówimy, o tym, co publikujesz u siebie, co znam przecież od lat, o tym, co publikujemy w ramach OSIT szkoły. To są wszystko też te rzeczy, które sprawiają, że też dziecko może trochę pouczyć się samemu, może się pouczyć w tych godzinach na przykład, kiedy chce, bo zobaczmy, że mamy inne rytmy biologiczne. Czasami chcemy, żeby dziecko sprawdzian zrobiło właśnie o 9:00, a ludzie są różni, naprawdę. Ludzie są psychologicznie różni. Niektórzy się budzą tak mentalnie na przykład, są w stanie lepiej zdać egzamin o godzinie 17:00. Ja o 23:00 mogę pisać. No, albo na przykład o 23:00. Może do tego nie zachęcamy te biedne dzieci, żeby jeszcze po nocy tam siedziały, ale niech to będzie 18:00, kiedy ono będzie czuło, że ma lepszą percepcję, że i dzięki właśnie między innymi rozwiązaniom takiej technologii jesteśmy w stanie chociażby je przeegzaminować, być może w tej szkole przyszłości w takich godzinach, że dziecko powie, słuchajcie, ja do 11:00 jestem nieżyw, nie kumam, nie nauczę się, chcę później. Czyli ja myślę, że musimy, znaczy, że szkoła wróci do takich korzeni, że to będzie miejsce do zabawy, jako budynek, który sobie widzimy, bo nadal fizycznie będzie, on będzie uspołeczniał ludzi i będziemy tam spędzać, mam wrażenie, mniej czasu tak naprawdę niż teraz. Ten czas będzie inaczej efektywny, w sensie on będzie budował relacje, na przykład będzie w szkole, będziemy mieli nie nauczycieli, co tutorów. Tutorów, którzy będą mieli wspierać rozwój pojedynczych jednostek, czyli indywidualizacja pójdzie pracy, a cały proces edukacyjny, żeby on opanował tą całą fizykę, która dla Pawła była trudna, i matematykę, i inne rzeczy. I chemia. Pojawi się w ramach przygotowanych kursów internetowych przez jakichś ekspertów. Trochę będzie taki, wiecie, Netflix, ale edukacyjny. Tak. I uczeń będzie sobie wybierał, dzisiaj uczy się z tym, a potem mi nie odpowiada w sposób uczenia, więc będzie miał kilka do wyboru, taką półkę będzie miał, ale on będzie musiał przyjść do tej szkoły, żeby tam
realizować, budować, wiecie, te baterie słoneczne, żeby tego robota wgrać mu tą sztuczną inteligencję i tak dalej. I ten tutor będzie mu podpowiadał, słuchaj, a skorzystaj z takiego kursu, bo w tym kursie możesz odkryć, jak się programuje. I on wtedy, aha, mam problem do rozwiązania, tutor mi powiedział, gdzie znaleźć rozwiązanie i on wraca do domu, uczy się we własnym rytmie, a przychodzi do szkoły i wprowadza w ruch te wszystkie swoje umiejętności. Ja o tym mówię, bo być może za te 30 lat, może już będę na emeryturze, a może jeszcze nie, bo wiecie, mnie to zawodowo może sięgnąć, nie? Wiesz, na perspektywę. Więc ja sobie mówię, kurczę, gdzie ja będę kończył moją ścieżkę zawodową, nie? Piękną wizję tutaj roztaczasz. Marzo, także, wiesz. Taki działce jak ty, to będziesz pracował całe życie, nie chcę cię martwić. Będziesz miał, ciężko to... będzie się z tego wypisać, ja to bardzo lubię. Ale też powiedzmy sobie jedno, że ta technologia, bo często właśnie chcemy rozdzielać, że tu mamy żywą kaczkę, a tam mamy tą kaczkę w ekranie, ale technologia jednak pozwoli nam też pewne bariery przełamać, bo dzisiaj się mówi na przykład, że w Polsce dzieci naprawdę bardzo rzadko mają laboratoria, no to co mówisz, programowanie żywego robota i tak dalej, że mają bardzo rzadko. To są wskaźniki jakieś, ostatnio czytałam jakiś taki artykuł, że w Stanach to jest jakby dwukrotność, jeśli chodzi o to naprawdę dotykanie materii w laboratorium, co sprawia, że faktycznie robiąc coś zapamiętujemy i umiemy. Dzięki technologii cyfrowej my naprawdę możemy zaczynać więcej praktykować, bo są przecież urządzenia, które pozwalają nam fantastycznie te światy przenikać między sobą i dużo łatwiej tak naprawdę dziecku przeprowadzić jakieś doświadczenie, nawet chemiczne, dzięki właśnie połączonym tym programom cyfrowym, niż to byłoby kiedyś czy na lekcji. Więc tutaj też ta technologia wbrew pozorom pozwala nam przy tych różnych rozszerzonych rzeczywistościach robić coś. Mieć to złudzenie, że robimy to naprawdę. Tak, w jakiś sposób. Tak, tutaj jakby kończąc też tą naszą cudowną rozmowę, wrócę z powrotem do jednego z raportów i zacytuję, bo pięknie tutaj jakby zamyka klamrą to, co ty powiedziałaś, Aniu. Cytat. W procesie kształcenia należy więc w większym niż dotychczas stopniu wykorzystywać podejście oparte na koncepcji uczenia się przez doświadczenie, a nie tylko tą teorię, bo wtedy to niestety staje się trochę dla naszych uczniów bezwartościowe, nie? Bo teoria jest do osiągnięcia wszędzie, ale jak ja mam to użyć? Tak. I to jest właśnie to, nad czym musimy pracować mocno, może nie za 30 lat, ale w ciągu tych 30 lat. Myślę, że musimy zrobić wszystko, żeby to wróciło. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję, że odsłuchaliście też tego odcinka i mam do Was taką ogromną prośbę, żebyście na tyle, na ile możecie, aktywnie i w miarę swoich umiejętności właśnie wspierali tą drogę polskiej szkoły ku nowoczesności, której przecież każdy z nas oczekuje, czy to jest rodzicem, czy nauczycielem, czy ekspertem, który pomaga tej szkole w ramach takich programów jak OSE rozwijać się. Bardzo Wam dziękuję za tą cudowną rozmowę. Niech to wszystko, co wywróżyliśmy, stanie się prawdą szybciej niż w ciągu 30 lat. Znaczy, nie szybciej niż za 30 lat. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No i Pawle, dobrnęliśmy. 5 odcinków za nami. Tak. Słuchaj, odkryłeś nowe oblicze edukacji. Just like that. Just like that. Łatwo było? Słuchaj, było bardzo przyjemnie, naprawdę. O. Spodziewałem się, że będzie trudniej, ale dźwignąłeś to. Że tak, że się w tym odnalazłem, bo gdzieś to też jest wspólne ze mną. Ja też to gdzieś tam czuję, bo mnie takie rzeczy interesują. Pewnie dlatego, że jestem ojcem. A więc... czy coś z tej całej naszej serii zabierzesz dla siebie? Do domu wprowadzisz coś? Może jakieś inspiracje? Słuchaj, na pewno. O. Na pewno skorzystam z czegoś, chociaż tak jak mówię, no ja mam swój system, tak? Swoją pracę. Oczywiście lubię słuchać, że tak powiem, ludzi mądrych, bo spotkaliśmy bardzo wiele fajnych osób, które miały wiele fajnych rzeczy do powiedzenia, o których czasami nie miałem pojęcia. Widzisz, poznałem się z jakimiś nowymi nazwami, tak jak mówię. Perspektywy, jestem bardziej analogowy, ale bardzo inspirująca rzecz, no i tylko przekazywać to dalej. Ja jestem bardzo ciekawy też, co powie na to mój syn, kiedy zacznie tego słuchać. Dobrze, to dasz mi znać, słuchaj, co ci potem Jeremiasz powiedział, albo Lea, być może kiedyś usłucha, ja też to z moimi synami odsłucham. Ja ci chciałem bardzo podziękować za te rozmowy, to był bardzo przyjemny dla mnie czas na to, że mogliśmy skonfrontować takie role trochę nauczyciela i rodzica. Można nawet je skonfrontować, co bardziej uzupełnić. Uważam, słowo uzupełnić. Wymienić się spostrzeżeniami. Ja myślę, że to jest ważne. Fajnie. Ale myślisz, że przekroczyliśmy tą granicę, że możemy teraz pójść sobie na sok jabłkowy? Ja z tobą zawsze. Dzięki. Drodzy Państwo, Wam też bardzo dziękujemy za to, że towarzyszyliście z nami przez te 5 odcinków. I pamiętajcie, weźcie z nich coś dla siebie. Chociaż jedną małą rzecz. Spróbujcie wprowadzić w swoich być może salach lekcyjnych, jeśli jesteście nauczycielami, a być może w domach, jeśli jesteście rodzicami, albo tu i tu, jeśli jesteście nauczycielami i rodzicami, tak jak ja. No to co? Wszystkiego dobrego i szerokości na edukacyjnej trasie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Nasze podcasty powstają w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE, realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i współfinansowanego z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.